Siemanko, siemanko. W dzisiejszym odcinku będę gdzieś tam rzeźbił sobie coś w moim garażu. Te fotele z mojej starej maździnki, miałem kiedyś takie autko. Wykorzystałem sobie tutaj jako siedzenia, właśnie takie na kółkach w garażu, ale zamontowałem je po prostu tak, jak było najłatwiej, więc są troszeczkę wykrzywione. Rysują mi przez to podłogę, więc coś tam sobie wymyślę, coś tam ogarnę, zrobię tą konstrukcję. I tyle, i będę chciał pomalować tutaj podłogę w garażu. Znowu sobie coś nagrywam, znowu sobie coś rzeźbię, znowu sobie coś edytował, więc bawię się tym i tyle. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Ale najpierw jeszcze na szybkęsa pospawam szczepkę, bo byłem na śmieciach i coś mi tam się urwało, więc pospawam to jeszcze szybko. No i będzie. Pospawane, odwiozę tylko przyczepkę na miejsce. No i jadę z fotelikami. Deseczki oczywiście z pracy. Przywiozłem palety, tutaj w Irlandii deski są naprawdę bardzo drogie. Staram się wykorzystać po prostu no palety, więc... Desek a desek. Ja wykorzystam wszystkie te grube dechy. Więc to musi być tak. 48, 48. 4 razy 48. Muszę obciąć ten cepel, on jest słaby po prostu. Spider, chodź. Chodź, jamuś. Niech sobie żyje hopina. Dobra, przykręciłem te dwie deski do podstawy, do mocowań tego siedzenia. Teraz te deski, dwie po bokach, przykręcę w taki sposób. Później do tego przykręcę dechy takie, tylko że te dłuższe, tak żeby one wystawały trochę. I tutaj po bokach przykręcę te właśnie te kółeczka i wtedy będzie bardzo stabilnie. Będzie można nawet rozłożyć oparcie i się położyć, bo czasami mi się tak gibało do tyłu. Więc zobaczymy, jak pójdzie. Pierwsza próba. Szok. Nigdy te krzesła nie były takie stabilne. Zawsze gdzieś tam się wyginały. Można się było nawet wyglebić. Jeszcze na którymś tam filmiku prawie się nie wyrąbałem. Teraz jeszcze dwie deski, kółka i to tyle.
Ja potrzebowałem te kółka właśnie do tych foteli i kupiłem w Lidlu takie deski do transportowania mebli czy coś takiego. I tam są takie właśnie metalowe dzyndzle. I to powyciągam, robię dziury i powkręcam do tej konstrukcji drewnianej i powinno być dobrze. Czwarte kółko przykręcone, drugim przesuwam, teraz nie będę zanudzał, zupełnie będzie tak samo wyglądało jak to. Teraz już przynajmniej wiem co do czego, jaka długość, jak to mniej więcej zrobić, jakie dziury wywiercić głębokie, także powinno pójść szybciej. Sylwia pojechała na plażę z Leją, także jak przyjedzie, to oceni te krzesła, czy te fotele, bo ona dokładnie wie jak można było na nich wyrżnąć glebę. Działa! Bam! Przez to, że te krzesła wyższe są, to zmienia się też perspektywa tutaj mojego występowania. Właśnie obczajam to. Dałem sobie tutaj taki większy taki cyceczek. Ciekawe. Może być. Musiał jeszcze pociąć, ale... Trochę takie toporne te konstrukcje, ale chodzi mi bardziej o to, żeby nie rysowała mi właśnie tutaj podłogi i betonu. Tym bardziej, że chcę to pomalować. Obszlifuję je, pomaluję i tyle. Czekam na Sylwię. Przypłynęła, wzięła tą swoją zabawkę i dopłynęła do brzegu, tak więc miło się gdzieś działo. Dużo było psów, dzieci, różnych jakichś takich rzeczy. Która godzina? Patrz. Widziałeś jak nie było. O, wow, ale czad. No, dobrze się tam myśli. Widziałeś to? I pupa. No, ale tata znowu. Wow, super, jakoś to normalnie sobie wymyślił, tak? Tak, mieli kajaki, łódki nie tam. Chodź.